Powiedziałbym, że podstawowe pytanie jest takie, co organizacja chce osiągnąć, wdrażając platformę. Czy rzeczywiście chce i potrzebuje otworzyć kanał sprzedaży online jako równorzędny kanał dystrybucji swoich produktów czy usług? Ponieważ samo wdrożenie platformy jako rozwiązania cyfrowego organizacji nie zbawi. Musi zatem iść dostosowanie swoich procesów oraz pionów w organizacji, żeby wszystkie kontrybuowały do tego kanału jako równoprawnego. Także najpierw musi być wykonana ta praca przygotowawcza na procesach, odpowiedziałbym, tak? I na świadomości organizacji, po co to robimy. To jest najważniejsze na początek. Dwa główne obszary wyzwań, jedna organizacyjne, drugie technologiczne. Jeżeli chodzi o technologię, to większość rozwiązań dostarczanych jest przez dostawców w formie mniej lub bardziej elastycznych pudełek i to organizacja, pracując razem z dostawcą, musi odpowiedzieć sobie, na ile tego pudełka w pudełku chce wziąć. Im więcej, tym łatwiejsza implementacja, ale to wymaga drugiego obszaru, przepracowania drugiego obszaru, czyli procesów i organizacji, ponieważ branie technologii z pudełka wymaga dostosowania procesów. Im większy jest opór i wola zachowania istniejących procesów, tym większe nakłady należy przeznaczyć na dostosowanie rozwiązania. Oczywiście oba podejścia są możliwe. Mam wrażenie, że w naszym podejściu spotkaliśmy się gdzieś w pośrodku. Moje obserwacje z ostatnich półtora roku pracy nad rozwijaniem sprzedaży online sugerują, że jest to jak najbardziej możliwe, ale krytyczną barierą do przepracowania jest bariera mentalności użytkowników, pacjentów. To, co teraz sprzedaje się directem na słuchawce, spokojnie może być przeniesione do sprzedaży online, natomiast ludzie muszą o tym wiedzieć i muszą rozumieć, że jest to tak samo bezpieczne i tak samo skuteczne, jak to, co teraz realizują. Uważam, że branża healthcare ma do odrobienia trochę lekcję, którą ubezpieczyciele robili kilka lat temu, zaczynając sprzedaż OC czy ubezpieczeń podróżnych. Mniej więcej jest to ten poziom wyzwania.